Hej, hej, dziewczyny i chłopaki, włosy umyte, herbata jeszcze nie wypita, a do herbaty mam chrupki, pół paczki. No, po prostu przez przypadek ktoś przyniósł do naszego domu i wiecie jak to jest. Boże, jak ja nie lubię, jak ktoś do mnie zadzwoni i jestem w Lidlu, kupić coś dobrego? Nie, nie, ja nie jem nic takiego, nie jem syfów. Albo dobra, kup, wiesz co, jakiegoś batona. Nie wiem, może jakiegoś takiego z tych zdrowych. Nie wiem, może Snickersa. Więc sobie siadłam, dopijam herbatkę i mówię, zobaczę sobie na... z jakimś sweterkiem, wiecie, zbliża się jesień. Ja bym jeszcze nie chciała tej jesieni przywoływać, myślę, że jeszcze ciepłe dni, ładne, słoneczne też przed nami. Ale taki dzień jak dzisiaj, wczoraj i przedwczoraj, no to człowiek tak chętnie kupiłby sobie jakiś kubek jesienny, nie? Żeby tak się, no tak się wynagrodzić, że jednak... jednak czekają nas te takie szare dni, kiedy to dobrze sobie coś mieć takiego umilającego. Umilacze. Umilaczem może być nowy kocyk, ale nie ten dla Brunka. Nowy kubek, no właśnie jakaś herbatka, czy nie wiem, jakiś dobry miodek. No to wiecie, takie drobiazgi cieszą. Więc mówię, zobaczę sobie za jakimś sweterkiem. No i przez przypadek, słuchajcie, otworzyła mi się strona z ciuchami, której kompletnie nie znam. Zaraz wam powiem, jaka to nazwa, bo nawet nie pamiętam. Zresztą ja nawet nie wiem, jak się czyta tę nazwę. I zobaczyłam piękny sweterek. Różne kolory. I tutaj ma takie serduszko i literkę A. Widać, że jest taki mięsisty, taki, wiecie, fajny, jesienny. Mówię, Boże, kupię sobie. Kupię sobie. Wchodzę, żeby zobaczyć na rozmiary i ceny. No i niestety sobie nie kupię. No niestety, nie w ten sposób, że mnie nie stać, bo tak nie mówimy, tak nie myślimy, bo sobie wiecie, ściągamy, nie? Nie ma czegoś takiego jak nie stać mnie albo nie mam kasy. Po prostu w tym miesiącu jednak nie potrzebuję tej rzeczy. To jest najlepsze podejście. Ja wam tak radzę, ale to wiecie, to już inny temat. Więc ja jednak w tym miesiącu nie potrzebuję takiego sweterka. A dlaczego go nie potrzebuję, to już wam tłumaczę. Ponieważ ja nie lubię wydawać dużo kasy na ciuchy. Nie lubię też wydawać dużo kasy na kosmetyki. Wiecie, ja na przykład mogę wydać dużo kasy na pewne rzeczy, ale one muszą być takie przede wszystkim z korzyścią dla całej naszej rodziny. Więc jeżeli ja coś kupuję dla siebie takie mega drogie, to jest to jakaś moja fanaberia i taki wyskok, który czasem w życiu mi się trafiał i trafia, ale bardzo, bardzo rzadko i musiało to być coś naprawdę takiego, no musiałam w tym momencie przez chwilę gdzieś tam, wiecie, zgubieć. Więc słuchajcie, sweterek kosztuje około 1500 zł. No ma dobry skład, wiecie, na pewno jest miły i przyjemny, ale no dla mnie sweterek za 1500 zł to wiecie co, to już jest czysta fanaberia. A dzisiaj mam koszulę, w której mnie często widzicie i pewnie widujecie mnie od dawna, bo ja tę koszulę kupiłam, jak zaczynałam nagrywać. Ja gdzieś tam założyłam kanał w 2015 roku, gdzieś w listopadzie, a około grudnia jakoś tam wrzuciłam pierwsze filmy. I pierwsze te vlogi takie, no to były właśnie zimowe i bardzo chciałam, pamiętam, że był taki vlog, jak mówię, że chcę sobie kupić koszulę w kratę i jadę jej szukać. I to jest właśnie ta koszula. To jest koszula z Kubusa. Koszula, która jest no, nieśmiertelna, bo ona się, jej kolory są ciągle takie, jakie były. Może troszeczkę się, można by powiedzieć, tutaj ściśniła, ale to jest też moja wina, bo ja się troszeczkę rozszerzyłam. I oczywiście, że lepsze składowo i droższe rzeczy klasyczne służą nam na dłużej, więc czasem warto w nie zainwestować, ale 1500 zł za sweter, gdzie z tym samym składem ciuch możemy kupić, nie wiem, za 200 zł, to dla mnie jest nielogiczne, nie do przejścia. I to nie chodzi o to, słuchajcie, czy nas stać, czy nas nie stać, ponieważ, wiecie, to są tylko pieniądze i tak naprawdę stać nas na wszystko. Może nie w tym czasie, może nie każdy może sobie teraz wybudować dom z basenem, ale jak się czegoś chce, nie ma rzeczy niemożliwych. I ten sweter każdy z nas może sobie kupić, każdy, kto teraz mnie słucha. Ale po co? Naprawdę po co? Ja, wiecie, mam takie podejście, że ciuchy, takie jakieś rzeczy, które jednak gdzieś tam kiedyś się zniszczą, no po co? Więc powiem wam tak, bardzo, bardzo często wypowiadałam się tutaj o
rzeczach markowych. Ja jestem osobą, która nie potrzebuje rzeczy markowych. Oczywiście, jeżeli by mi się coś spodobało na tyle, żeby, wiecie, ja nie mówię tu o jakichś tam, nie wiem, torebkach za 20 tysięcy, ale jeżeli by mi się spodobał jakiś zegarek, nie wiem, z jakiejś tam firmy, która, no to wiecie, zawsze można sobie coś odłożyć, złożyć i za jakiś czas taką fanaberię, taką, nie wiem, fanaberię taką, jak to się mówi, taki kaprys sobie spełnić. Ale nigdy nie miałam takiego parcia, że muszę mieć, wiecie, bluzę tutaj jakąś, żeby było widać, bo wiecie, bo ja na przykład, no ja mogłabym powiedzieć, kurczę, ja muszę pokazać, że ja mam, bo ja nagrywam. I wiecie, jak ja wchodziłam na YouTube i ja widziałam wtedy dziewczyny, które kupowały sobie, nie wiem, 15 torebkę, miały całe szuflady zawalone kosmetykami, to ja tak naprawdę byłam taka bieda.pl, ponieważ wiecie, ja miałam jeden podkład, a nie 15, jeden krem, a nie 30, jeden balsam, albo czasem nawet nie. I wiecie, i w wielu takich rzeczach mogłabym powiedzieć, że odstaję, ale to jest nieprawda, ponieważ ja jestem indywidualistką i ja żyję po swojemu. I ja lubię nosić koszulę, która ma 7-8 lat, czy mniej, czy więcej. Jeżeli wygląda dobrze, jeżeli wygląda schludnie, to ja nie mam z tym problemu, że ja od tych 7 lat co jakiś czas pojawiam się w tej koszuli. I pamiętam taki komentarz, kiedy ktoś mi zrobił z takim prześmiewczym, wiecie, to było wydźwiękiem, że ja cały czas w jednej koszulce się pokazuję, a to była koszulka z byłej pracy mojego Artura i on dostał, wiecie, dużo tych koszulek i niektóre były na niego za małe, więc dał je po prostu mnie. Albo ja sobie wzięłam. I ja miałam was 6 czy 7 tych takich samych, identycznych, więc tam ze dwie nawet czy trzy rozdałam, a resztę nosiłam. I ja powiem wam, że do dzisiaj mam chyba dwie jeszcze te koszulki. One zaczynają już tutaj te aplikacje im pękać, więc noszę je tylko po domu. Ale były tak doskonale zrobione, miały tak dobry jakiś skład i po prostu były dobre gatunkowo, że one się ani nie rozciągnęły pod szyją, ani wiecie, nic złego się z nimi nie działo i ja nie widziałam problemu w tym, że ja noszę tę koszulkę. I mogę ją nosić na okrągło codziennie, jeżeli ją wypiorę z czysta, nie śmierdzi pod pachami, nie? Dlaczego ludzie mają z tym problem? No, ale tak właśnie wygląda świat, jak żeśmy zaczęli wczoraj gadać, że trzeba się pokazać, trzeba wiele rzeczy kupić na pokaz. Oczywiście są ludzie, którzy wiecie, od początku żyją w ten sposób, że mają dużo kasy i dla nich wydanie tam, nie wiem, 1000 na sweter, no to jak dla mnie stówy. Ja tego nie oceniam, ale ja na przykład nie chcę żyć w taki sposób, jak wiem, że wiele osób żyje, że nie ma, weźmie kredyt, weźmie pożyczkę, weźmie chwilówkę, ale musi kupić sobie, wiecie, te buty, które są teraz na czasie, musi kupić sobie tej firmy torebkę, ble, ble, ble. To idzie zwariować, słuchajcie, to idzie zwariować. Oczywiście można też powiedzieć, no tak gadasz, bo cię nie stać. Wiecie, też jest w tym trochę prawdy, tak? Bo jeżeli mnie na przykład nie stać na torebkę za, chociaż ja mówię, nie mówimy, że nas nie stać, za 20 tysięcy, no to kosztem, nie wiem, mojej całej rodziny spełniać swoją zachciankę, fanaberię, żeby mieć, nie wiem, torebkę za 20 tysięcy, bo ja chcę, to jest raczej nienormalne. Chyba trzeba się zastanowić, czy wszystko ze mną w porządku i z tą osobą, która tak mówi, bo wiecie, zawsze kogoś na coś nie będzie stać. Nie ma takich ludzi, no jest tam kilku tych najbogatszych, ale nie ma takich normalnych, zwykłych Kowalskich, których stać na wszystko. Na wakacje całą rodziną się odkłada, na samochód wiele osób też musi sobie, żeby sobie, nie wiem, kupić, zmienić, odkładać. Wiele osób mieszka z rodzicami czy teściami, bo ich nie stać na kupno mieszkania, czy nie wiem, nie dostaną kredytu, bo mają za niską zdolność. Więc słuchajcie, tak wygląda życie, tak wygląda świat. Trzeba cieszyć się z tego, co się ma. I ja na przykład cieszę się bardzo, że ta koszula jest taka kochana i wdzięczna i że mogę ją nosić kolejny rok z rzędu. Czyli zobaczcie, wchodzę w kolejną jesień, w kolejny praktycznie rok nagrywania, ciągle w tej samej fajnej koszuli. Tak nazywa się wspomniana firma, tak wygląda wspomniany sweterek. Czekajcie, muszę go tutaj, o proszę bardzo, no dosłownie z moim inicjałem, a jego cena to 1645 zł. W ogóle to zrobiłam sobie kawy, dzisiaj mam taką elegancką na filiżance. Dawno nie piłam tej filiżanki,
pyknęłam ją tam, wiecie, do tyłu, do szafki, zawaliłam innymi kubkami i o. A to jest taka piękna filiżanka, którą mam tylko jedną i dobrze. I kupiłam ją bardzo dawno w Agacie Meble, więc już jej na pewno nie znajdziecie, chyba. Ale stojąc wtedy przed półką, chodziły mi takie chochliki po głowie. Może bym wzięła 6? To bym miała tak na długo? Na szczęście nie wzięłam. No ale dobra. Do sprawy, która moją uwagę dzisiaj bardzo przykuła i która mnie bardzo zainteresowała i chciałabym o tym z Wami pogadać, ponieważ uważam, że to jest bardzo ciekawy temat. Sprawa sprawą, ale temat to jest temat życiowy, temat, z którym pewnie wiele osób się gdzieś tam mierzyło albo z podobnymi problemami, więc słuchajcie, przez zupełny przypadek natknęłam się, bo ja nie oglądam tych wszystkich walk, tych, wiecie, tych wszystkich youtuberów takich, jakichś tam, które gdzieś tam, którzy są bardzo znani, walczą na tych MMA i tak dalej, tych dram, ja tego kompletnie jakby nie śledzę. Śledziłam ostatnio jedną dramę tej dziewczyny, która, no dobra, no muszę to powiedzieć, bo nie wszyscy będą wiedzieć, o co chodzi. Nikita, która była z tym magikalem, każdy gada inaczej. No to wiecie, myślę, że dużo osób z mojego tutaj środowiska YouTube'owego nawet nie wie, o czym ja gadam w tym momencie, więc jeśli nie wiecie, to nic nie straciliście. To są takie ciemne strony internetu i po prostu wiecie, tyle. Natomiast jedna z tych osób, która gdzieś tam w tym świecie się obracała, był trenerem i nawet trenerem tych wszystkich zawodników, trenerem z Rzeszowa. No i ten pan miał żonę, dzieci, no i całkiem fajne perspektywy na przyszłość, fajna praca, wiecie, na pewno ciekawie sobie żył. I na jednej z tych walk, w której sam brał udział, zasłabł i po prostu go reanimowali. No i tak, słuchajcie, on już jakby, on żyje, ale on nie wrócił już do takiego stanu sprzed tego wypadku. I żeby Was tak nie zanudzać, a żeby, wiecie, podać takie same ważne informacje, jego mózg po prostu obumarł i on żyje. On tam po drodze był wprowadzany w śpiączkę farmakologiczną, tam różne były, wiecie, walki o jego stan zdrowia, rehabilitację i tak dalej. Natomiast to chyba minęły 2 lata i on już, wszyscy lekarze stwierdzili, że on jest, ale go nie ma, z nim nie ma żadnego kontaktu. Jego mózg totalnie jest papką i jest, no nie ma takiej mocy, można by było tylko zrobić przeszczep mózgu, nie ma takiej mocy, że on cokolwiek słyszy, jakkolwiek reaguje, jakkolwiek będzie z nim można uzyskać kontakt. No i w trakcie, kiedy był zdrowy, jak to się mówi, ćwiczył, trenował, no, pewnego innego zawodnika. Zawodnika, który nazywał go swoim przyjacielem, kumplem, nawet ojcem. Zawodnika, którego nikt nie chciał trenować ze względu na jego jakieś tam, no wiecie, na jego opinię, a on się nim zajął i po prostu wziął go pod swoje skrzydła. No i kiedy ten wypadek się wydarzył, ten zawodnik zrobił wszystko, żeby mu pomóc, więc wiecie, tam organizował zbiórki, czy tam różne, w różny sposób mu pomagał, rozgłaszał temat i tak dalej. No i nagle padła wiadomość po tym, nie wiem, tam roku, dwóch, nie wiem po ilu, bo to wiecie, aż tak tego nie sprawdzałam, pewnie nawet te informacje się rozjeżdżają, że no kiedy już było pewne, że z tego niestety człowieka, co jest bardzo przykre, no nie będzie już, powiedzmy to tak, takimi prostymi słowami, nic. Czyli on może w ten sposób żyć na przykład 20 lat, ale on tak naprawdę według lekarzy już nie żyje i no powiecie, no serce bije, wszystkie organy normalnie działają, natomiast mózg nie funkcjonuje. Jego żona związała się właśnie z tym facetem, którego on trenował. No i teraz w internecie jest, gdzie, wiecie, w internecie w tym akurat miejscu, bo ja akurat tam nie zaglądam, więc dla mnie tego tematu nie było aż do dzisiaj. Natomiast ludzie, którzy jakby żyją tą sprawą, bardzo, ale to bardzo linczują i tę żonę, i tego faceta, który, no jak nazwijmy sprawy po imieniu, albo nazwijmy sprawy tak jak, no może nie po imieniu, nazwijmy sprawy tak jak nazywają to ludzie, czyli no
przywłaszczył sobie żonę faceta, który no, nic nie może zrobić, jest wiecie, w takim stanie, a on sobie jego żonę, już nie będę używała brzydkich słów. I teraz wiecie co, ja sobie tak myślę, kurczę, jak na mnie, wiecie, bo ja sama jestem taka trochę na rozdrożu, bo z jednej strony rozumiem tę kobietę i tego chłopaka, który no, gdzieś tam w tym momencie zakochał się w niej, wiecie, na drodze pomocy jej, jakiejś takiej, wiecie, relacji, która gdzieś tam powolutku się tworzyła. I z drugiej strony rozumiem też ludzi, którzy jakby są oburzeni faktem, że no bo wiecie, no, ja rozumiem, żeby ten mężczyzna odszedł i go nie było, ale on, słuchajcie, on, jego nie ma, ale jednak dla niektórych jest i każdy na tę sprawę spojrzy inaczej. Jedni powiedzą, że wiecie, póki siedzi na tym, leży na tym łóżku i póki bije mu serce, to ona, wiecie, powinna po prostu, no, no jest jego żoną, więc póki nie mają rozwodu, chociażby w ten sposób. Inni powiedzą, że no, no wiecie, no żyje się raz, no kobieta ma dzieci, też jest młoda, potrzebuje, nie wiem, potrzebuje, no każdy z nas chce ułożyć sobie życie, mieć tego swojego przyjaciela, partnera, wiecie o co chodzi, nie? Tym bardziej tutaj dla mnie ta sprawa jest na tyle trudna, że no ona się borykała i boryka nadal z różnymi trudnymi sytuacjami, bo wiecie, powiedzieć o tym dzieciom, no, pogodzić się z faktem, że twój mąż już, wiecie, jest rośliną, że nigdy nie wróci i tak dalej, więc to nie są proste sprawy, to są dramaty ludzkie. No a teraz jest jeszcze wystawiona na taki dość solidny lincz. I wiecie, ja bardzo nie lubię teraz być taką stroną oceniającą, ponieważ ocenia się bardzo łatwo. Bo ludziom ocenia się bardzo łatwo, nam ocenia się łatwo innych ludzi, ponieważ wiecie, my w tym nie siedzimy, nie mamy w tym emocji, nie przeżyliśmy pewnych właśnie emocji związanych z tą stratą, z tym bólem, z tym szokiem. I jestem ciekawa, bardzo bym chciała, żebyście wzięli udział w dyskusji, żebyśmy sobie tutaj podyskutowali w komentarzach. Co wy myślicie? Jak, może nie jak wy byście się zachowali w takim wypadku, przypadku, ale ja jestem naprawdę bardzo, bardzo daleka od oceniania jej zachowania. Od oceniania zachowania tego chłopaka. Ja wiem, to wygląda okropnie, no bo to wiecie, taka żona, która no wiecie, ciągle jest jeszcze jej mąż jakby u jej boku, chociaż on już jest chyba tam w hospicjum. Natomiast wiecie, no każdy inaczej na to patrzy. Ja przeżyłam bardzo podobną sprawę, jeżeli chodzi o moją mamę, ponieważ słuchajcie, oczywiście to trwało o wiele krócej, ale no ja jednego wieczoru z nią rozmawiałam, a drugiego dnia do południa, czy tam w południe rozmawiałam z lekarzem, który mówił mi, że trzeba będzie się zastanowić nad możliwością przeszczepu organów. Więc to słuchajcie, i podejmujesz takie decyzje jakby no tu i teraz, w momencie kiedy wiecie, no ale jak to? Ona też jeszcze oddychała, chociaż no już działała za nią aparatura, no ale wiecie, serce biło, ale mózg już nie funkcjonował. I bardzo dużo osób na przykład oceniało nas z moim bratem, że my bardzo szybko sprzedaliśmy mieszkanie, że tak się nie robi. Ale słuchajcie, jeżeli ja w tym mieszkaniu nie chciałam mieszkać, jeżeli mój brat w tym mieszkaniu nie chciał mieszkać, a tam trzeba było płacić czynsz, a my nie chcieliśmy tego mieszkania wynajmować, no to słuchajcie, jaki był sens trzymać to mieszkanie? Ja nie widzę w ogóle sensu, ponieważ to, że ja bym to mieszkanie trzymała, opłacała czynsz, nie wróci życia mojej mamie, niczego nie zmieni. Tak samo jak wiecie, no każdy może mieć inne podejście do tego, czy nie wiem, pomagamy innym, dajemy te organy i ratujemy inne życie przy okazji naszego nieszczęścia, czy jednak no, mamy prawo do tego, żeby nie chcieć tego zrobić. No chyba, że ta osoba, która odeszła wcześniej, się jakoś tam zdeklarowała. To samo jest, jeżeli wiecie, ja na przykład, nie wiem, słyszałam, że ja nie płakałam na pogrzebie. Ale słuchajcie, ludzie uwielbiają patrzeć na nasz ból, na nasze cierpienie. Wiecie, musi być dramat, musimy dramatyzować, musimy najpierw rzucić się do tego dołu, płakać, wić się, to wtedy cierpisz, wtedy tak, wtedy ci współczujemy, jaka ty jesteś biedna. Bo ludzie muszą nas właśnie w ten sposób ocenić, bo oni to, co widzą na zewnątrz, a wiecie, rzucić się, dramatyzować i udawać szlochanie, każdy potrafi, można wiele rzeczy zrobić na pokaz. Więc ja uważam, tak
do końca jeszcze biję się z myślami, ale myślę sobie, że wiecie, no jeżeli tego jej partnera, męża już tak naprawdę nie ma, on nie ma, on już wiecie, on do niego nic nie dociera, on jest tu jeszcze, wiecie, no jego ciało tu zostało, ale wiadomo, że nie ma już w ogóle żadnych widoków na to, że on kiedykolwiek wyzdrowieje albo dojdzie do takiego etapu, że będzie z nim jakikolwiek kontakt, to ja uważam, że ta kobieta po 2 latach czy nawet, nie wiem, po krótszym okresie czasu, ma prawo do tego, żeby ułożyć sobie dalej życie. Ponieważ to, że ona się zamknie w domu, będzie, nie wiem, płakała, będzie pokazywała ludziom, jak cierpi, będzie samotna, niczego nie zmieni ani w jej życiu, to znaczy no, sprawi, że będzie samotna i nieszczęśliwa, ani nie uleczy tego jej męża, więc no trudno, no tak się wydarzyło i to się tak prosto mówi, dobra, żyjemy dalej, ale słuchajcie, ja myślę, że ona na pewno gdzieś tam w sobie, mimo różnych zachowań, które gdzieś tam w trakcie no, można było zauważyć, ale wiecie jak to jest. YouTuberzy teraz na tym kręcą dramy, YouTuberzy teraz na tym kręcą swoje 5 minut, więc łapią za słówka, wycinają z kontekstu i potem wychodzą różne wypowiedzi. Ludzie też, wiecie, nieprzyzwyczajeni do tłumaczenia się przed obcymi ludźmi w internecie, czasem palną jakąś głupotę, czasem jest taka nagonka, jesteśmy tak zaszczuci, że tak naprawdę już nie wiemy, co mamy powiedzieć, żeby się od nas odczepili. Natomiast ja uważam, że takim ludziom należy dać spokój i niech oni sobie żyją po swojemu, niech sobie układają życie. Na pewno ich sumienie gdzieś tam w tym wszystkim jest i na pewno nie jest im tak łatwo, no chyba, że wiecie, no... Też nie wiemy, jak wyglądał ich związek od środka, bo może oni tylko na zewnątrz pokazywali się jako świetna, uśmiechnięta, kochająca się rodzina, a co działo się w środku, to też tego nie wiemy. Więc dla mnie takie ocenianie jest beznadziejne i ja na przykład dałabym, gdybym miała odpowiedzieć na pytanie, czy dajesz zielone światło temu związkowi, ja bym powiedziała, że tak. I myślę sobie nawet, że jeżeli jej mąż był z nią szczęśliwy i ją kochał i chciał dla niej dobrze, no to w takim momencie, kiedy on już nie wróci, i nie będzie lepiej, no to chyba każdy chciałby dla swojego partnera szczęścia, nie? Więc chyba fajnie, że znalazła sobie kogoś, kto ją wspiera, kto jej pomaga na pewno w tych trudnych czasach, w tych trudnych chwilach, bo wiadomo, że wychowanie dzieci będzie jej łatwiej i psychicznie, i finansowo, i no... No i po prostu jest młodą kobietą, która zasługuje na to, żeby jakoś sobie to życie ułożyć. Także... Ja myślę, że jasno i wyraźnie opowiadam się właśnie za tym, że wiecie, no jest to kontrowersyjne, ale ta ocena ludzi naprawdę jest przesadzona. A poza tym powiem Wam jeszcze, że bardzo często robimy coś, co nam się wydaje, że jest dobre, że no kurczę, przygniotło nas jakieś nieszczęście i no nie możemy się inaczej zachować, no nie wypada. Wiecie, w takich sytuacjach stresowych różne rzeczy się robi. Ja na przykład, kiedy wróciłam z tego szpitala, kiedy wracaliśmy z tego szpitala od mojej mamy, gdy lekarz poinformował nas, że sytuacja jest po prostu beznadziejna i no nie ma od tego odwrotu, to pojechałam do niej, do mieszkania i przejrzałam jej szafę. Wiecie, to było robione... Ktoś powiedziałby, patrzcie się, no matkę już na tamten świat wysyła, ona jeszcze oddycha. Ja po prostu w tych emocjach, w tym szoku i takim, nie wiem dlaczego, poszłam, przejrzałam jej szafę i zobaczyłam, no w co ją po prostu ubierzemy, wiecie o co chodzi. Więc to z boku wyglądałoby to bardzo źle, ale to są takie emocje, takie chwile, kiedy człowiek naprawdę działa na jakiejś adrenalinie i tak naprawdę robi jakieś takie dziwne rzeczy. Ale powiem Wam też o mojej babci, która straciła syna. Ten jej syn odszedł, kiedy miał 7-8 lat. I ona od tamtej pory, ona chyba usłyszała to, nie mam 100% pewności, ale tak kojarzę, że mi opowiadała, że jakiś ksiądz jej właśnie powiedział, że ona nie może jeść jagód do któregoś tam, do jakiejś tam daty, wiecie, jak już te jagody wszystkie się kończą, to wtedy może je dopiero jeść, ponieważ Matka Boska w niebie dzieciom, których rodzice jedzą na ziemi te jagody, ogólnie jagody, no nie da tych jagód i wszystkie dzieci pokarmi, a to dziecko no niestety nie dostanie, będzie stało, patrzyło i nie dostanie. I moja babcia przez te wszystkie lata nigdy nie jadła tych szeroko pojętych jagód, ale ona pod to pociągała, wiecie, wszystko, nie? Wszystkie owoce takie właśnie sezonowe, więc dla mnie to jest jakieś takie i co to zmieniło?
Naprawdę, serio, Matka Boska siedzi w niebie i jest i myśli jak człowiek i wiecie, i jednym da, a drugim nie da, no to ja bardzo podziękuję, to w takim razie, wiecie, należy zmienić wiarę. Więc takie równe zabobony ludzie za sobą ciągną. Ludzie ciągną za sobą takie właśnie złe emocje i tu znowu wychodzi ocena, ocena innych. Nie zajmę się swoim życiem, tylko ocenię ją. Jak się zachowała, czy płakała, czy nie płakała, czy odpowiednio długo cierpi, bo przecież trzeba cierpieć, bo na pogrzeb trzeba się ubrać na czarno, bo kto tak wymyślił? Ludzie. Oni to wymyślili, a wy, mimo że się temu sprzeciwiacie, no poddajecie się temu. Więc słuchajcie, wszystko za chwilę ucichnie, wszystko za chwilę, wiecie, potoczy się swoim torem, ale duża część osób, która uwielbia oceniać, ma teraz pożywkę w internecie i po prostu nie zastanawiając się nad tym, jak mogą krzywdzić innych ludzi, to robi samemu, oceniając, że oni krzywdzą, no właśnie tego chorego faceta, który, mówię, jest już jakby po tej drugiej stronie. Więc tak to jest. Tak to jest, dziewczyny i chłopaki. No jestem niesamowicie ciekawa. Wszystkie wasze opinie i komentarze oczywiście tutaj zostaną wyświetlone, więc ja nie będę... Każdy ma prawo do swojego zdania. Zresztą, słuchajcie, już dawno skończyły się czasy na moim kanale, kiedy ja gdzieś tam, nie wiem, przekonywałam kogoś do swojego zdania. Tu jest moje zdanie, tam jest twoje zdanie i ja i ty mamy do niego prawo.